Cześć! Do tej pory przedstawiałem auta w różnych cenach, z różnymi silnikami, które są po prostu godne uwagi. Były to typowo techniczne odcinki. Ten materiał będzie zgoła inny od wszystkich. Przedstawię auta, które idealnie nadają się do uprawiania miłości. Miłość w samochodzie może być ciekawym doświadczeniem, szczególnie dla młodych ludzi. Jedna para próbuje kochać się w samochodzie, jednak czasem okazuje się to dość skomplikowane. Na zbliżenia w aucie decydują się zarówno pary, które są w stałym związku partnerskim i szukające sposobu na urozmaicenie pożycia oraz przełamanie rutyny, jak i pary, które stawiają pierwsze kroki w świecie erotyki. Miłość w samochodzie parom z długim stażem może przypomnieć romantyczne początki związku, szczególnie jeśli kobieta i mężczyzna mają za sobą takie doświadczenia. Z drugiej strony uprawianie miłości w samochodzie rozwiązuje problem braku warunków lokalowych do zbliżenia się i dotyczy przede wszystkim młodych ludzi. Tutaj mała ciekawostka. W 2016 roku w Stanach Zjednoczonych na Uniwersytecie w Południowej Dakocie przeprowadzono badania, które potwierdziły, że ludzie chętnie uprawiają miłość w aucie. Ankieta pokazała, że wśród ponad 700 badanych 61% mężczyzn i 59% kobiet kochało się w samochodzie. Wśród nich 14% uprawiało miłość po raz pierwszy w życiu. Większość przypadków na kochanie się w samochodzie decydowały się pary w związku. Zapraszam w takim razie na prezentację 6 aut, które idealnie nadają się do uprawiania w nich miłości. Pamiętajcie proszę również o subskrypcji kanału, aby być na bieżąco z nowymi materiałami. Miejsce pierwsze. Mini Clubman Agent Provocateur. Samochód jest na pierwszym miejscu, bo naprawdę nadaje się do uprawiania miłości. Auto powstało, by promować bezpieczny seks. Na zewnątrz pojazd wzorowany jest na klasycznej, policyjnej wersji Mini. Koncepcja stylistyczna karoserii opiera się przede wszystkim na połączeniu różu i czerni. Największe wrażenie robi jednak wnętrze auta. Pikowane fotele z czarnej skóry, obszyte delikatną różową wstążką, miło otulają podróżnych. A co najważniejsze, tylna kanapa i cała przestrzeń bagażowa została w całości przerobiona na skórzane łoże. W szyby wstawione zostały kraty, a kanapa rozkłada się, zmieniając całkiem wygodne łóżko. Czego chcieć więcej? Przejdźmy zatem do drugiego samochodu, jakim jest BMW X5. BMW samo z siebie zachęca już do uprawiania w nim miłości. Auto jest ogromne i ma przepastny bagażnik, jego pojemność można zwiększyć z 620 do 1750 litrów. Co jednak sprawiło, że wybrałem to auto jako drugie w tej kategorii? Otóż w tym aucie jest specjalna pokrywa bagażnika, która jest poziomo oddzielona na dwie części. Dolna po otwarciu staje się platformą o udźwigu 250 kg. Czy to nie wspaniałe i wygodne miejsce dla partnerki? Myślę, że to rozwiązanie idealnie nadaje się do spędzania czasu w tym aucie z dala od codzienności. Miejsce trzecie. Volvo V70. Jak już wspomniałem przy Mini Clubmanie, w ostatnim czasie dużo się mówi o bezpiecznym seksie. Jakie auta są najbezpieczniejsze na świecie? Oczywiście, że marka Volvo jest na pierwszym miejscu i słynie z gwarantowanego bezpieczeństwa. W tym celu trudno o lepsze miejsce niż wnętrze szwedzkiego auta. Dodatkowo bagażnik po rozłożeniu foteli jest przeogromny i bez problemu wejdzie do niego dość spory materac, na którym będziecie mogli oczywiście na łonie natury odstresować się od codziennych obowiązków. Miejsce czwarte. Mercedes klasy S. Dużo osób pewnie słyszało powiedzenie, że nie ma jazdy bez gwiazdy. Klasa S zawsze słynęła z ponadprzeciętnego luksusu. Auta te są przygotowywane na uprawianie miłości w bardzo komfortowych warunkach. Topowe limuzyny Mercedesa zawsze oferowały mnóstwo miejsca, przytulne wnętrze i udogodnienia takie jak na przykład masaż pleców, klimatyzowane fotele, a ten gadżet na pewno się przyda, gdy ciała partnerów zostaną rozpalone do czerwoności. Klasa S według mnie to auto dla naprawdę wymagających kochanków, którzy cenią sobie wygodę i nie wyobrażają sobie jazdy bez gwiazdy. Piąte miejsce zarezerwowałem dla Nissana Cube. Zapewne większość nawet nie słyszała o takim aucie. Według mnie producent, projektując to auto, miał na uwadze pary oraz małżeństwa, które lubią czasem ponieść się pokusie i delektować się pięknym i romantycznym widokiem na gwiazdy i księżyc, a to w Nissanie jest możliwe dzięki dużym i przyciemnianym szybom.
W razie przypływu nagłej potrzeby zaspokojenia swoich potrzeb, owe duże przyciemniane szyby również skutecznie ukryją nasze wybryki, nawet na wielopoziomowym parkingu. Auto jest gładkie, obłe, delikatne i oryginalnie narysowane. Seks w tym aucie jest wielką przygodą. Auto jest małe, ale to tak jak seks z gejszą w hotelu w kapsułkę. Do auta pasuje idealnie stwierdzenie. Małe jest wielkie. Szóste miejsce to Fiat Castagana Tender II. Zapewne większość z Was również nie słyszało o tym autku. Fiacik jest seksowny i uwodzicielski. Karoseria ma dwukolorowe malowanie. W środku szlachetne, patynowe drewno zamiast plastików. Nawet dno bagażnika wygląda jak ekskluzywny jacht. Delikatna alkantara znalazła się praktycznie w całym wnętrzu. Co w tym aucie jest najbardziej charakterystycznego? Otóż samochód nie ma drzwi, a zamiast dachu mamy tutaj materiał jako zwiewny baldachin. Auto mimo niewielkich rozmiarów daje praktycznie nieograniczone możliwości co do akrobatycznych pozycji w czasie seksu. Zwróćcie uwagę na dwa relingi biegnące wzdłuż nadwozia i pomyślcie, co może zrobić partnerka, gdy pomyśli, do czego jeszcze to auto zostało stworzone. Dobrze, jednak nie jest to koniec zestawienia. Jak już każdy się przyzwyczaił, ostatnie miejsce to auto nietypowe oraz zgoła inne od wszystkich. Wróćmy myślami do lat 80. Pytanie, co zmotoryzowało Polskę? Oczywiście, że poczciwy Maluszek. Według mnie to naprawdę w zestawieniu absolutny zwycięzca. Mało który samochód jest tak ciasny i mały, a mimo to tak wielu próbowało zasmakować w nim szczęścia. Niektórym się to nawet udawało, chociaż trudno o bardziej niekorzystne warunki dla stworzenia intymnej atmosfery, jak mikrownętrze Fiata 126P, nie bez powodu nazwanego maluchem. Już w czasach Edwarda Gierka, który dał nam to wspaniałe auto, pierwsi szczęśliwcy obdarzeni mocą swoich czterech kółek odkryli, że nie ma rzeczy niemożliwych. Miłosne figury dostępne w małym Fiacie czerpią więcej z jogi niż kamasutry. Proszę o Wasze komentarze, czy pamiętacie jeszcze swoje wybryki w tym niecodziennym już teraz aucie. Dziękuję bardzo za Waszą uwagę. Mam nadzieję, że prócz materiałów przyziemnych, które pojawiają się na moim kanale, takie odcinki również się Wam spodobają. Proszę o Wasze komentarze, jakie Wy auto polecacie do uprawiania miłości. Dziękuję.